Cześć. Dzisiaj film, którego miało nie być. Bo to jest bardzo prosta rzecz, ale nie ma tygodnia, żeby ktoś mnie o to nie pytał, więc w końcu postanowiłem go na szybko zrobić. Czyli tak, sprawa ładowania w sztormach. To samo w Yamaha 15, F15 w dwutakcie. Więc tak, co potrzebujemy na szybko? Silniczek, regulator napięcia, śrubka M6, ja wziąłem z podkładką tą, sprężystą. Otwieramy klapę. Tak. Znajdujemy dwa kabelki, czy wychodzą. Myk. Czekajcie, wezmę was na statyw, bo ręku potrzebuję. Dobra, jesteście ustawieni. I teraz tak. Regulator ma dwa kabelki zielone, czerwony i czarny. Zielone, obojętnie jak, do tych dwóch zielonych. Cyk. Cyk. Masa. Ja robię to tak. Śrubka. Tu mamy wolną dziurkę. Zawsze jakieś w silniku są wolne dziurki. Śruba jest ucięta, to nie chcę tak szybko złapać. Chciałem szlifierką. Miałem długie, strasznie długie. Dziękuję. Ładowanie podłączone. I już działa. Tu mamy 12 V plus, minus z masy bierzemy. Dziękuję. Koniec filmu. Czy coś jeszcze? Dobra, wiem, że po tak krótkim filmie i tak bym spokoju nie zaznał. Więc tak, regulator. Pierwszy lepszy. Ale ja wybieram sobie taki niby przeznaczony do Yamahy, bo te za 35 zł z Allegro mają kostki i trzeba je zarabiać, nie? No i to nie będzie nigdy takie dobrze wodoodporne. Tu zobaczcie, wszystko macie już zarobione. Nic nie trzeba ciąć w silniku, bo macie oryginalne złączki. Nie trzeba przerabiać kabli. To jest pierwsze. Ten na Allegro widziałem, że kosztuje około 60 zł, ale wysyłka jest z Chin. Ja go kupiłem za 24 na AliExpressie. Do tego ja nie potrzebuję ładowania akumulatora, ale potrzebuję podłączyć szperacz. Kupiłem sobie coś takiego, trochę to duże, myślałem, że będzie mniejsze. No ale jak to ze zdjęć nigdy nie wychodzi. Mamy sobie zegareczek, ale otwieram klapeczkę. I pod klapką mamy tak, już jest bezpiecznik, czyli nie musimy później sobie bezpiecznika żadnego zakładać. Tu jest 20, no bo to zapalniczka, ale ja go wywalę, wsadzę 6, bo około 6 amper daje cewka w silniku, więc 6 będzie git. Mam 2-3 amperowe ładowarki do telefonu, włączniczek, woltomierz, to wywalę, bo oczywiście zapalniczki nie potrzebuję, ale potrzebuję podłączyć szperacz. Gdy w nocy wypływam, to sobie będę podłączał szperacz, to po podłączeniu wam pokażę. Fajnie, że już jest bezpiecznik. I teraz czarny kabelek pójdzie do czarnej masy, czerwony do czerwonego. No tu trzeba końcówki przerobić, no ale to jest nie problem. Zaraz to wszystko zrobimy. To jest pierwsza kwestia, co ja sobie potrzebuję. Oczywiście każdy może to podłączyć do instalacji, do czegokolwiek tam chcecie, nie? Ja nie potrzebuję ładować akumulatora. I teraz tak, kabelki. Przeważnie od 9 koni do 25 w sztormach. Wszystkie prawie mają. Kabelki trzeba sobie znaleźć, dwa zielone wystające. Yamaha 15, F15 też przeważnie mają. 9,9. Nie wiem jak w innych.
Teraz tak, miałem jednego sztorma nowiutkiego, siwego, ale są dwa rodzaje siwego. Siwy z brokatem, siwy bez brokatu. To ten siwy bez brokatu nie miał takiej cewki. Nie miał tej cewki. Jeżeli nie ma cewki do ładowania, 34 zł na AliExpressie kosztuje cewka. Ściągamy szarpankę, trzeba ściągnąć koło zamachowe i na dwie śrubki ją przykręcić. I wtedy mamy. No to już jest zabawa, bo do koła dobrze mieć. Ja sobie zrobiłem ściągacz sam. No bo koło, no to już jest taka lepsza zabawa. No trzeba uważać z kołem, nie? Trzeba śrubę odkręcić. Ja ją odkręcam akurat kluczem tym elektrycznym, żeby strzała dostała. No i wtedy ściągaczem ściągnąć koło. Można też się bawić ze ściągnięciem koła ściągaczem takim ramiennym, ale nie zawsze się to o takim kiedyś. Czymś takim. Kiedyś udało mi się zdjąć koło, ale dwa razy mi się nie udało i dlatego zrobiłem sobie ściągacz. Więc jak nie ma cewki, no to już jest większy problem. Jednak 99% tych silników, mówię, od 9,9. Mniejsze? Nie wiem, chyba nie mają. Znaczy maluchy na pewno nie mają, ale czy te ósemki, czy coś tam, to nie wiem. Siódemka też nie ma. Ze sztorma. No, tu mamy. Zaraz to poklecę, pokażę wam, jak zrobiłem sobie. Odpalimy, sprawdzimy, czy to działa, nie? Dobra, polutuję kabelki. Troszkę kalafonii. Się dymi kalafonia. Czerwony z czerwonym, czarny do masy. Dobra. Teraz na wierzch naciągamy dużo termokurczek. Jedna. I druga na wierzch. I na drugi kabel podobnie, tylko tu muszę od boku, no bo tu taki zrobiłem trójkącik, nie? Tu naciągnę tylko, aha, no zapomniałem nałożyć to, no trudno. Teraz coś wymyślę. Błąd naprawiony. I gotowe. Dobra, próba na żywo. Jeszcze nie odpalałem. Może co nie wybuchnie. Światło słabe się w garażu rozwinęłem, bo miało padać, ale tak szybko skończyłem, że jeszcze deszcz nie zdążył dojść.
dalej. No teraz. No jeszcze raz. Tak jak widzicie, podłączenie ładowania to jest banalne, proste dla każdego, kto wie, którą stroną trzyma się w ręku lutownicę. O. Pies już zaczyna sprzątać po robocie. No, więc jakbyście mieli jakieś pytania, to Messenger najlepiej, ewentualnie e-mail w podpisie filmu. Ja jestem z okolic Zielonej Góry, bo ciągle pytacie. No, no to do zobaczenia i do następnego.